No bo Związek Przedsiębiorców, Pracodawców, to wszystko panowie. Gdzie byśmy nie pojechali, to tych panów, prezesów, menadżerów jest bardzo dużo. Na wielu dużych konferencjach w Warszawie też żeśmy zauważyły z koleżankami, że 10 prelegentów, jedna prelegentka. Nasze prelegentki podzielą się z nami swoimi doświadczeniami i takimi receptami na jeszcze bardziej atrakcyjniejsze życie, oczywiście z tej perspektywy biznesowej. Moimi największymi atutami jest prowadzenie zajęć z piłki nożnej dla dzieci. Jestem z pasji, z wykształcenia pedagogiem. Jedna mama tutaj siedzi na widowni i... Dzisiaj znajdujemy się w Akademii Bialskiej, gościnnie na konferencji Babie Lato, Kobiety Sukcesu. Rozpoczynamy cykl takich konferencji, które mają na celu stworzenie platformy dla wybitnych kobiet z różnych branż, które podzielą się swoim doświadczeniem, inspirującymi historiami, sukcesami, doświadczeniem zawodowym i praktycznymi wskazówkami dla innych kobiet. Pragniemy tą konferencją rozpocząć cykl spotkań, który będzie wsparciem dla kobiet, które prowadzą działalności gospodarcze, mają rodziny i chcielibyśmy osiągnąć taki cel, żeby czuły, że mają wsparcie w nas, mogą się zwrócić. Dzisiaj mamy świetne prelegentki, które potem myślę, że będą wspomagały nas w projekcie. Mamy panią psycholog cudowną, która myślę, że nie będę zdradzała projektu, ale będzie grubo i będzie fajny projekt z tego. I tak, pierwszą prelegentką będzie kobieta w męskiej branży. Jest to pani Karolina Sarniak, prezes i założycielka Akademii Piłkarskiej Lobos Football Akademii. Druga prelegentka jest to pani psycholog Joanna Trochimiuk, magister psychologii, studia podyplomowe zarządzania potencjałem ludzkim, coacher, interwencja kryzysowa, pomoc pierwsza, psychologiczna dla dorosłych, czyli naprawdę panie z sukcesami. I trzecia prelegentka jest to pani Ewa Bąk, wizerunek kobiety w biznesie. Będzie pokazywała kobietom, jak można być zapracowanym, ale pięknym, czyli z makijażem adekwatnym do spotkań biznesowych. Organizatorem jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Podlasie przy wsparciu Akademii Bialskiej. Przygotowałam prezentację, głównie opierającą się na zdjęciach, żeby pokazać innym kobietom, działaczkom, to, co ja robię. Może nie będzie to tak jakby dziedzina, która zainteresuje inne kobiety, sądząc po tym, że tylko ja tutaj jestem w trampkach chociażby, nie? Nie mówię, że te kobiety nie mają nic wspólnego ze sportem, ale chciałabym pokazać, co zrobiłam przez ostatnie 6 lat w Akademii, czyli od zera do dzisiejszego dnia. Chciałabym to właśnie pokazać na fotografiach, chciałabym powiedzieć, jak wygląda ta branża sportowa kobiecym okiem i mam nadzieję, że pojawią się jakieś pytania, bo być może to spowoduje, że ta relacja między mną a uczestniczkami konferencji będzie nieco płynniejsza, będzie naturalna, być może będę mogła zainspirować kogoś, komuś pomóc, nie wiem, to zobaczymy. Jeśli chodzi o mnie jako kobietę, sam biznes w Białej Podlaskiej jest dla mnie okej. Nie stwarza mi jakichś problemów, ale też nie jest to najlżejsza forma zarabiania na siebie, realizowania się w swojej pasji, ponieważ myślę, że tutaj każdy przedsiębiorca, który ma swój biznes, swoją działalność, zgodzi się ze mną, że jest to w dzisiejszych czasach po prostu trudny kawałek chleba. I nie chodzi mi tutaj o Białą Podlaską. Po prostu dzisiejsze czasy to weryfikują. Jak widzicie, mała Karolina jedzie traktorem. Jestem z malutkiej wsi, nazywa się ta wieś Julianów, pochodzę z Mazowsza, niedaleko Grójca, nie wiem, czy kojarzycie takie zagłębie sadownicze. Nie jestem Bialczanką, przyjechałam tutaj dopiero na trzecim etapie, czyli w życiu dorosłym.